4 marca na gali w Sosnowcu wracasz na ring. Wracasz na ring po kilku miesiącach i po jeszcze dłuższej przerwie od występów na gali, na galach organizowanych w Polsce. No i na początek ta długa przerwa. Tak wytłumaczmy jeszcze raz, skąd ona się wzięła. Czy tak, no to troszkę nie było uzależnione ode mnie ta przerwa, tak jak bym mógł boksować, to boksowałbym. Pod koniec roku była możliwość walki, jednak tam się gala jakaś nie wstrzeliła. Potem było troszkę problemów, no i już stwierdziłem wraz z moim promotorem, że ruszymy mocno od tego roku. W tym roku zapowiada mi się 5 walk, także no, to będzie dużo bardziej aktywny rok. Tak czy inaczej, przez tą przerwę od walki w Mediolanie cały czas byłem w mocnym treningu, robiłem dużo, przygotowywałem się fizycznie przede wszystkim do walki. Teraz dowiedziałem się o walce, tak jak już wspominałem, wszedłem na trening typowo bokserski, no i robię technikę. Po tym twoim nieudanym debiucie później z walki na walkę wygląda to zawsze coraz lepiej i gdzieś wszyscy czekają na to, kiedy nastąpi jakiś przełom, tak? Kiedy wejdziesz na trochę wyższy poziom, zwłaszcza z rywalami. Kiedy? Dobre pytanie. No ja bym chciał jak najszybciej, prawda? No chciałbym z walki na walkę już dostawać coraz lepszych rywali. Wiem, że teraz mam boksować 6 rund. Na pewno w tym roku już wystartuję z 8 i ci rywale będą na pewno coraz lepsi z walki na walkę. No, ja sobie też wysoko stawiam poprzeczkę, także no nie chciałbym cały czas boksować z zawodnikami z dolnej półki czy tam ze średniej, ponieważ no nawet była taka sytuacja, jak jechałem do Rzeszowa na galę, że miałem boksować z Maurycem Gojko. To by była fajniejsza walka, prawda? No tam sam ty do mnie zadzwoniłeś, że był jakiś tam wypadek, no przyjechał do mnie zawodnik, który, no nie oszukujmy się, był dużo gorszy. No i to właśnie były takie wypadki, no. Słyszałeś cokolwiek o jakichś przymiarkach, o nazwiskach, z którymi możesz zaboksować w Sosnowcu? Nie, kompletnie nic nie słyszałem, na razie wiem tylko tyle, że 4 marca boksujemy, no ale z tego co wiem, to w ogóle chyba tylko Maciej Miśkin wie, z kim boksuje w tym Sosnowcu, nawet Krzysiek Wodarczyk nie wie do końca, z kim boksuje, także no w sumie jestem przyzwyczajony do tego, bo jak na razie to cały czas tak było, że dowiadywałem się ze 2 tygodnie przed walką. Mówisz o 5 walkach w tym roku, to jest coś w miarę pewnego, czy mogą jakieś komplikacje wystąpić, tak jak w poprzednich latach? Kurczę, no komplikacje zawsze mogą wystąpić, ale na pewno jest to no bardzo pewne, tak, usłyszałem to od promotora na spotkaniu, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy dość długo na temat tego, jak ma wyglądać ten rok obecny, potwierdził mi, że to ma być jasno 5 startów w tym roku, mam teraz już się skupiać cały czas na technice, już też nie będę miał zbytnio czasu, żeby robić przygotowania jakieś siłowe, no bo wiadomo 5 walk, no to no będzie w miarę szybko walka po walce, więc nie będzie tam czasu na jakieś treningi, nie wiadomo jak siłowe. No i co? Zasuwamy 5 walk, także sporo. Ty stajesz się coraz starszy, rozwijasz się fizycznie i zastanawiam się, bo zaczynałeś boksować chyba zawodowo w lekkiej, później super lekka. W jakiej kategorii w ogóle teraz będziesz boksował, bo tak optycznie nawet patrząc widać, że trochę rośniesz. Miło mi, nie no, wiesz co, nie wiem, wiesz co, teraz mamy 66 kilo limit na walkę, no bez problemu robię te 66 kilo, no wiadomo, też się rozwijam, prawda, no przyszedłem na zawód, jak miałem niespełna 18 lat, więc trudno, żebym boksował cały czas w wadze 60 kilo, czy tam 61 miałem limit wtedy w Anglii pierwszej walki i tak robiłem wtedy, pamiętam, że nie wiem, ze 4 kilo do tej wagi, a miałem wówczas niecałe 18 lat, teraz mam 21, no i to jest taki wiek, gdzie najbardziej się chłopak rozwija, więc nawet trzymając dietę, ta waga automatycznie mi idzie do góry, no ale nie celuję wyżej niż 66 kilo, bo jak na razie dobrze się w tej wadze czuję. To teraz tak trochę pofantazjujmy. W super lekkiej jest Michał Serowatka, być może będzie Przemek Runowski. Kiedy ty na walkę z takimi zawodnikami będziesz czuł się gotowy? No generalnie ja cały czas czuję się gotowy, żeby zaboksować z takimi zawodnikami. Potrzebuję po prostu po tych właśnie dłuższych przerwach, co miałem między walkami. No tak wypadałem z rytmu, że tak powiem. Miałem walkę w Legionowie, potem za 1,5 miesiąca miałem walkę w Mediolanie. No i potem jakbym to podtrzymał na przykład startem teraz pod koniec roku i teraz miałbym znowu walkę, więc to by też zupełnie inaczej wyglądało. Już bym był gotowy teoretycznie w kolejnej walce po tej boksować z takim zawodnikiem. A teraz troszkę wyszedłem z rytmu takiego walki, więc to mi się troszkę przedłużyło. No. Ale myślę, że robię ze 2-3 walki, jestem gotowy.